w przedostatnim filmie w te wakacje. A to nie będzie ostatni film wakacyjny. I dzisiaj przychodzę do was z taką falą z pokoju. Bo ma taką falą, duże falą z pokoju. Ponieważ dzisiaj przychodzę z takim filmem, takim bardziej poradą dla was. Potraktujcie ten film jako porada ode mnie. I na pewno ta porada wam pomoże w tym czymś. A mianowicie, jeśli wiecie skąd macie ból głowy, to możecie w ten sposób zrobić. A jeśli nie wiecie skąd, to do lekarza trzeba, tak? Ja nie jestem lekarzem, ja tu tylko wam polecam moje sposoby, które pomagają wam naprawdę. Oczywiście pomagają na bóle, które wiemy skąd one pochodzą. Więc tak. Dobra. I tam pokażę wam taki zestaw ruchów ćwiczeń, które wam pomogą rozluźnić głowę, żeby przestanie po prostu boleć. I to tyle. Dobra. Więc takim pierwszym ruchem, ćwiczonkiem to jest, że siedzimy takim o siadzie. I teraz tak, przyciągamy na bok głowę do ramienia. O, mam mogę bokiem pokazać. Do ramienia. I teraz prawą ręką wrzucamy za ucho przodem i trzymamy długą. Druga ręka jest tu na podłodze i trzymamy. Możesz teraz dołączyć do mnie i chwilę tutaj się tutaj to tam pokazywać. Możesz robić to ze mną. Więc trzymamy tutaj. Tu powinno trochę ognąć. Rozciągamy szyję. Przy okazji rozluźniamy wodę. Może zamknąć oczy. Czy ten ból, który mamy, to rozluźniamy, żeby no, wydano się skończył, tak? I teraz zamiana ręki. To samo. Tu też powinno ciągnąć. Zamiana. Pamiętajcie, że każde takie ćwiczenie możecie powtórzyć kilka razy. Natomiast róbcie jak czujecie dobrym cebulu. Zamiana. Mamy takie hop, zrobimy takie podobny ruch, to było, że hop,
i pod kątem. Trzymamy, dobra. Utrzymujemy ten kąt. Trzymamy. Tu możesz poczuć trochę mocny ból w głowie. Czujesz trochę rozluźnij do tej pozycji. Zaczekać i rzucić. Już tak się w tej pozycji, to rozluźnijcie głowę i wracamy do pozycji. Żeby nie zagłębiać bólu. I zamiana pod kątem. Dalej trzymamy ucho. Ręka jest na podłodze, luźno. I po chwileczkę. Zawsze pamiętaj, jak zawsze pamiętaj, zawsze jest inny sposób ten ból. Więc jeśli uważasz, że te ćwiczenia są na ciebie, by takie za ciężkie na ból, nie wykonujesz tego. Jeśli są. Jeśli uważasz, że dobre się sprawdzają, to rób. Bierzemy, rozluźniamy. Dobra, trzeba tak potańczyć. Takie rozluźnienie. Rozluźniamy, barki rozluźniamy, teraz głowa do przodu, spłacamy w koszyce dłonie, będziemy na głowę, zamykamy się i trzymamy. I że szyję rozciągamy, to rozluźniamy nasz ból. Celem tych ćwiczeń jest taki, żeby nie było tego bólu, tak? Otwieramy się, tak, okazję klatkę otwieramy i zamykamy. Otwieramy, zamykamy. Głęboki wdech, wydech, otwierając wdech. Ja zamykając wdech. Tu już powinieneś czuć rozluźnienie głowy. Już ci powinno boleć tak. Jeszcze troszkę.
Otwieramy, zamykamy. Ostatni. Rozluźnij barki. Jeśli czujesz napięte, czy czujesz napięte mięśnie szyi po tych ćwiczeniach, a nie czujesz bólu, no lepiej to rozmasować. Pokażę Wam stół. Tu. Rozluźniamy, masujemy. Nie będzie tak czuć tego. Tak. I rozluźniam barki. Dzięki takiemu masażowi nie czujecie tak bardzo bólu. I ten zestaw ćwiczeń bardzo pomaga w takich kwestiach. Kwestiach bólu pomaga ten zestaw ćwiczeń. Spróbujcie, a może na was też zadziała. A gwarantuję, że zadziała. Jeśli pomogłam, napisać w komentarzu. Jak się podobało lub pomogłam, to łapki do góry, subskrybujcie komentarze. Możecie mnie zaobserwować na Instagramie, TikToku. I widzimy się za tydzień na ostatnim filmie, w tej wakacji. Cześć!